Wybraliśmy spośród tych 48 zgłoszonych przedstawień 11 przedstawień, które zostaną pokazane w tej części konkursowej festiwalu. Te 11 przedstawień, proszę Państwa, to może je szybko wymienię, to jest Ja Bałwan z Teatru Animacji w Poznaniu, 13 bajek z Królestwa Lailonii z Teatru Lalki Aktora w Wałbrzychu, Ile Żab Waży Księżyc z Wrocławskiego Teatru Lalek, Robot z Unia Teatr Niemożliwy, Jaki ten świat jest wielki, także z Wrocławskiego Teatru Lalek, Piaskownica z Białostockiego Teatru Lalek, Kopa Konan, opowieść o kobiecie Foce, to jest przedstawienie, które zrealizowane zostało pod auspicjami Stowarzyszenia Działań Artystycznych i Kulturalnych Fabryka Twórczości z Legnicy i projekt Migawki, Ludzie Psy z Fundacji Analog z Warszawy, Augustus z Teatru Bania Luka w Bielsku Białej, Żółto-Niebieski z Olsztyńskiego Teatru Lalek, no i wspomniane Wielkie Mi Coś, realizacja naszego teatru. W tym roku do jury zaprosiliśmy panią Bożenę Sawicką, teatrologa, panią Justynę Łagowską, scenografkę i reżysera, pana Jacka Sierackiego, krytyka teatralnego, pana Marcina Wierzchowskiego, reżysera i pana Marcina Mirowskiego, kompozytora. To szacowne grono będzie starało się wyłonić laureatów tego festiwalu. Festiwal to także cały szereg imprez towarzyszących. Wyliczyliśmy, że to 30 edycja i 50 wydarzeń w sumie. W ciągu tego tygodnia będziemy mieli okazję w Opolu oglądać i uczestniczyć w tych wydarzeniach.